Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy dokonywali uruchomienia kotła TwinBio Luxury 12 kW. Instalacja jest bardzo prosta. Cały dom jest w podłogówce, tak więc mamy tu tylko pompę ciepłej wody użytkowej i pompę na rozdzielacz do podłogówki. Tam każda pętla będzie sterowana niezależnie przez regulatory pokojowe. A więc zabieramy się do uruchomienia kotła. W pierwszej kolejności przystępujemy do montażu automatyki. Mamy tutaj naszą rozdzielnicę. Przewody puścimy tutaj specjalnymi kanałami, które są tu po jednej i po drugiej stronie. Następnie będziemy podpinali czujniki. Zamontujemy nasz podajnik do palnika. I w kolejnych czynnościach będę Was informował, co dalej będziemy robili. Dobrze, słuchajcie, mamy tutaj podłączoną już całą automatykę. Wszystkie przewody, pompy. Urządzenie jest, można powiedzieć, po części przygotowane. Została nam rura podająca. Ważenie paliwa. Podłączenie czujnika pokojowego, internetowego. I przeszkolenie użytkownika, który już czeka na pierwsze ciepło. Ok, słuchajcie, mamy już podłączone wszystko. Za chwilę będziemy mogli dokonywać napełnienie naszego podajnika. Mamy podłączony moduł internetowy. Za chwilę podajnik będzie zapełniał się naszym peletem. Tak, tu jest wszystko gotowe. Pierwsza czynność, którą będziemy musieli wykonać po skonfigurowaniu, to napełnienie podajnika peletem. Pamiętajcie, że każde urządzenie przed uruchomieniem, poprzez wpisanie kodu serwisowego, musi zostać wybrana odpowiednia moc naszego urządzenia. Logujemy się, wtedy wybieramy moc urządzenia. W tym przypadku jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, moc 12. Akceptujemy, wylogowujemy i następnie dokonujemy napełnienie naszego podajnika. Dobrze, słuchajcie, mamy już uzupełniony nasz podajnik. Wybraną, oczywiście, tak jak wcześniej Wam pokazywałem, moc urządzenia. W tej chwili przystępujemy do ważenia paliwa, czyli wykonujemy test podajnika. Tak? W tym przypadku test ustawiony jest na 15 minut. Dobrze, słuchajcie, dokonaliśmy test paliwa, tak więc wyszło nam 1433. Potwierdzamy to. Kolejną czynność przed uruchomieniem, jaką musi wykonać serwisant, to jest ustawienie odpowiedniej dawki rozpalania. Tak? Ja w tym przypadku zawsze średnio ustawiam grzałkę na 40 sekund, dawkę startową paliwa na 65 i czas rozpalania to jest 10 minut, tak? Jeśli chodzi o pracę, to tutaj zapotrzebowanie ustawiam na 13,5 kW. Wartość opołowa jest 5,3. Tryb pracy. Następnie wybieram tutaj pojemność zasobnika. W tym przypadku jest to 188 kg. Ustawienie ciepłej wody, ustawienie temperatury załączenia się pomp. Tutaj w tym przypadku, jak widzicie, mam ustawione 45 stopni. Jeśli chodzi o mieszacz, mamy tutaj mamy obwód tutaj podłogówki, więc ograniczę tą temperaturę na podłogówkę do 45 stopni. Nie ma siłownika i wyłączenie pompy od termostatu wybieram na tak. Tak, tak więc czekam, użytkownik zaniósł w tej chwili czujnik na górę, tak więc ja muszę czekać, aż go podłączę, wtedy go aktywuję. Tak więc następnie teraz przechodzę do instruktażu, czyli jak czyścimy nasz kocioł. Pamiętajmy, że w tylnej części kotła znajdują się, że tak powiem, również drzwiczki, które
jak widzicie, otwierają się. I tutaj dokonujemy czyszczenia tego wymiennika tylnej części. Następnie tutaj od przodu, po otwarciu drzwi. O, pozwolę Wam sobie tutaj zaświecić, tak więc zobaczcie, mamy zasuwę i tą zasuwę należy zdemontować. Wyciągamy ją. Hop. I z tylnej części wymiennika, tu gdzie po prostu czyściliśmy, skrobiemy to płaskownikiem, kompletem czyszczaków, który jest w komplecie razem z kotłem. Popiół spada nam tutaj do części tutaj baleniska, opada on na ceramikę i stamtąd po prostu wyciągamy wszystko. Pamiętajmy, że na dole mamy szufladę popielnika, którą ten popiół można wyrzucić. Pamiętajmy, aby przy każdym czyszczeniu czyścić po prostu te narożniki, tak, żeby nie pozostał tu żaden popiół, bo w momencie zamykania drzwi możemy uszkodzić tu naszą izolację na drzwiach. Dobrze, przystępuję tak więc do szkolenia użytkownika z obsługi teraz kotła, jeśli chodzi o nasze czyszczenie. Dobrze, słuchajcie, mamy już uruchomione nasze urządzenie. Działa sprawnie. Była wykonana analiza spalin. Tak jak wcześniej Wam powiedziałem na samym początku, pamiętajcie, żeby wybrać odpowiednią moc urządzenia, tak? Tutaj, tak jak widzicie, mamy kocioł 12, jest ustawione 12,1 kW. Czekamy tylko teraz na ciepło w pomieszczeniach, tak więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia.